bardzo się cieszę, że Państwo zaufali mi i zechcą poświęcić godzinę czasu na spotkanie ze mną i wysłuchanie tego, co chciałabym Państwu przekazać. Chciałabym, żebyśmy się bardzo głęboko wszyscy zastanowili. Mówiąc do Państwa, mówię także do siebie, ponieważ jestem mamą czwórki dzieci i to wychowanie dotyczy także mnie, wychowanie moich własnych dzieci. Przygotowując się do wystąpienia tutaj w przedszkolu, przeczytałam świeżo kilka książek nowych. Musiałam sama się zastanowić nad tym, jak ja wychowuję własne dzieci, na jakim jestem etapie, co potrafię, co chciałabym poprawić. Także bardzo proszę, żebyście Państwo nie traktowali mnie jako specjalistę i znawcę, ale jako osobę równą sobie, po prostu matkę, która ma swoje dzieci, ma jakieś doświadczenia dłuższe może niż Państwo mają w wychowaniu dzieci. I też z punktu widzenia pediatry chciałabym Państwu przekazać pewne rzeczy. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, może nie wszyscy, że oprócz studiów medycznych ukończyłam także kilka lat psychoterapii. Skończyłam systemową terapię rodzin. Skończyłam wspólnie z mężem szkołę dla rodziców, terapię par i małżeństw, kurs terapii indywidualnej dzieci i młodzieży. Zajmowałam się dziećmi z zaburzeniami odżywiania, pracując przez 7 lat w Szpitalu Wojewódzkim w Gdańsku. Kończyłam kursy dotyczące zachowania dzieci w sytuacjach bardzo trudnych dla nich, mianowicie kiedy rodzinie groził rozpad, zagrożenie rozwodem, czy też rodzina po stracie któregoś ze współmałżonków. Zajmowałam się też depresją u dzieci, uzależnieniem od narkotyków i od innych substancji. Będę próbowała kontrolować czas. Może być to trudne dla mnie, ale postaram się zakończyć punktualnie. Zadam jeszcze raz to pytanie. Czym jest wychowanie? Możemy odpowiedzieć tak. Wychowanie jest towarzyszeniem dziecku do osiągnięcia dojrzałości. Towarzyszenie dziecku w dorastaniu. Rzeczywiście nasz dom rodzinny to takie gniazdo, z którego w pewnym momencie wylatuje ptak, jakim jest nasze dziecko. Dziecko otrzymujemy jako dar. Otrzymujemy je tylko na jakiś określony czas. Jest prawidłowością, że powinno ono wylecieć z domu rodzinnego. Jeżeli tego nie zrobi, to oznacza, że coś jest nie w porządku, nie jest samodzielne. Cenimy sobie bardzo każdy dzień i godzinę, którą spędzamy z własnym dzieckiem, ponieważ czasu nie wrócimy. Wychować dziecko oznacza towarzyszyć mu. Bądźmy towarzyszami naszego dziecka i towarzyszmy tak, aby ono osiągnęło dojrzałość w tym momencie, w którym powinno dojrzałość osiągnąć. Jaki to jest moment? Najczęściej to jest moment ukończenia studiów. Wtedy najczęściej dziecko wybiera sobie partnera życiowego. Może to być parę lat później, ale już wie, czego szuka. Wie, kim jest, wie, jakie ma plany, wie, do czego dążyć, jest samodzielne, potrafi być niezależne, potrafi o siebie zadbać, potrafi się o siebie zatroszczyć. A przede wszystkim, co jest najważniejsze, potrafi kochać. O, już się wzruszyłam. Tak. Niestety mam dar łez, co utrudnia mi wystąpienia publiczne, ale myślę, że w tak małym gronie mogę o tym swobodnie rozmawiać. Najważniejszym zadaniem rodziców zatem jest nauczyć dziecko kochać. Jak to zrobić? To nie jest proste, ale jest możliwe. Szczególnie nie jest proste wtedy, kiedy sami nie byliśmy dobrze kochani przez własnych rodziców. Jaka to jest dobra miłość? Dobra miłość to jest miłość bezwarunkowa. To jest taka miłość,
którą odczuwamy zawsze i wszędzie, przy osobie, która nas tą miłością obdarza. Dom jest miejscem pierwszym, w którym dziecko powinno doświadczać pełnej miłości, akceptującej. Jeżeli chcemy nauczyć dziecko kochać, musimy mieć sami wypełnione serce miłością. Jeżeli mamy serce puste, nie możemy niczego dać. Możemy dać tylko z tego, co posiadamy. W związku z tym, jak przygotowujemy się do małżeństwa, czy też jesteśmy w związku już małżeńskim, jeszcze nie mamy dzieci, albo już mamy dzieci, musimy najpierw zastanowić się, jak wypełnione jest moje serce i czym ono jest wypełnione. Czy ono jest wypełnione prawdziwą, bezwarunkową miłością, o której zaraz będę szerzej mówiła, czy też jest wypełnione żalem, troskami, jakimiś przeżywaniem jakichś niepowodzeń życiowych. Może jest wypełnione wspomnieniami, a może jakimiś pragnieniami, które są niemożliwe do osiągnięcia. Może niezadowoleniem, może nieakceptacją siebie, może nieakceptacją współmałżonka, może nas rozczarował. Czym jest wypełnione moje serce? Bo tylko z obfitości możemy obdarowywać. Więc pierwsza, najważniejsza sprawa, na którą musimy się zastanowić, będąc rodzicami, to jest sprawa naszego serca. Czy serce nasze gotowe jest na przyjęcie dziecka i na obdarowywanie? Ponieważ ten wykład ma dotyczyć dzieci, to chciałabym tylko zaznaczyć ten temat relacji międzymałżeńskiej, między małżonkami, relacji, które wynosimy z domu rodzinnego. Jeżeli będzie czas, będzie taka potrzeba, bardzo chętnie taki wykład poprowadzę również dla rodziców w takim kontekście relacji rodziców z ich rodzicami. Ponieważ okazuje się, że wchodząc w rodzicielstwo, własne rodzicielstwo, bardzo często przenosimy wzorce z naszych domów rodzinnych. My tym nasiąkamy. To nie jest od nas zależne. I nie jest tu nikt niczemu winien. Nasi rodzice również byli kochani przez swoich rodziców, tak jak ci rodzice potrafili kochać. A oni również byli kochani przez swoich rodziców, tak jak oni potrafili kochać. Zdarza się, że pewne wzorce powielane są z pokolenia na pokolenie, ale to nie są wzorce dobre. Ponieważ w tych wzorcach miłość jest warunkowa. Zaraz to Państwu wytłumaczę, też na konkretnych przykładach. Po to pomyślałam nad otworzeniem takiej akademii właśnie, żeby dla tych rodziców, którzy zechcą pogłębić swoją wiedzę na temat kompetencji rodzicielskich, umiejętności wychowywania dzieci, żeby tym rodzicom pokazać, że możemy coś zrobić, mimo że to koło napędzające się kręci się cały czas i że przekazujemy z pokolenia w pokolenie jakieś złe wzorce. Może to zatrzymać, ale trzeba mieć wiedzę i świadomość. Nie życzę Państwa, żeby Państwa dzieci chorowały. Życzę, żeby były zdrowe, uśmiechnięte i radosne. Ale naszym pierwszym, najważniejszym miejscem, w którym mamy się poczuć dobrze i komfortowo, jest dom rodzinny. I to zależy od Państwa. Jaki ten dom będzie? Naprawdę to zależy od Państwa, nie od Waszego dziecka. Dzieci rodzą się zupełnie nieprzygotowane do interakcji z innymi ludźmi. One się rodzą zupełnie bezradne i bezbronne. Mówiłam podczas poprzedniego spotkania o tym, że na rozwój mózgu u dziecka ma ogromny wpływ stan emocjonalny mamy, jej akceptacja, jej nastawienie do dziecka. Nigdy w życiu nie będzie głębszego odbioru naszego zachowania, naszego ciała, nas samych, niż w okresie noworodkowym i niemowlęcym. Ta mowa ciała jest wtedy tak jasna i zrozumiała dla dziecka, jak nigdy potem. Bo później wchodzą już mechanizmy takie
obronne różne, prawda? Tłumaczymy sobie różne rzeczy, potrafimy zakładać maski. Dziecko nie potrafi założyć maski, ono jest prawdziwe we wszystkim. Gdybyśmy umieli patrzeć na nasze dzieci tak w prawdzie, to możemy się uczyć w ich oczach, w ich zachowaniu prawdy o nas samych. Umiejmy z tego korzystać. Powtórzę, to jest bardzo istotne, że jeżeli dziecko jest bardzo zaniepokojone, maluszek, który się urodził, zasiusiał pieluszkę, nie wie co się dzieje, światło świeci, nie zostanie szybko ukojony, to wówczas poziom kortyzolu, czyli hormonu stresu, który w jego organizmie będzie krążył, będzie bardzo wysoki. Rola matki polega na tym, czy też opiekuna ojca, dobrego opiekuna, to nie musi być mama i tata, najlepiej oczywiście, jeżeli to są rodzice, ale jeżeli to nie mogą być rodzice, może to być ciocia, może być babcia, może być też inna opiekunka zatrudniona. Rola takiej osoby, która się opiekuje dzieckiem, polega na tym, żeby ona jak najszybciej wyprowadziła dziecko z tego stanu stresu, ponieważ kortyzol, hormon stresu, długo utrzymujący się w organizmie jest bardzo szkodliwy. On po prostu uszkadza mózg. U starszych dzieci, kiedy ten stan pobudzenia długo trwa, dochodzi wręcz do uszkodzenia hipokampa. To jest taka część mózgu, która jest odpowiedzialna za pamięć, za zapamiętywanie, za naukę. Tak? Mówi się, że stres ogłupia. To jest, proszę Państwa, prawda. Stres naprawdę ogłupia, ponieważ dochodzi do niszczenia neuronów w mózgu. Nie mogą utworzyć się połączenia między korą przedczołową a układem limbicznym, tak? Który jest odpowiedzialny za nasze emocje, za wyrażenie emocji. I także nie mogą się wytworzyć połączenia między prawą półkulą mózgu i lewą półkulą mózgu. Krótko mówiąc, prawa półkula mózgu odpowiedzialna jest za nasz odbiór świata. My czujemy coś, co się dzieje. Odczuwamy klimat. Wiemy, jaka jest atmosfera, jaki jest klimat, a lewa półkula to wyraża. Tak? Jeżeli dziecko wychowywane jest w stresie, wychowywane jest bez akceptacji, krótko mówiąc, to jeszcze o tym będziemy rozmawiać, ale słowo stres jest takie, proszę je bardzo szeroko rozumieć. Wówczas nie dochodzi do właściwego połączenia prawej i lewej półkuli mózgowej. Czyli jak gdyby dziecko odczuwa, że jest jakaś nieprzyjemna atmosfera, ale nie potrafi tego wyrazić. Nie potrafi tego wyrazić słowem, nie potrafi tego wyrazić ciałem, a ponieważ nie potrafi wyrazić, nie jest czytelne dla otoczenia. Jak to wygląda w życiu dorosłym? To może być taka osoba, która w momencie, kiedy czuje się jakiś dyskomfort odczuwa w środowisku pracy na przykład, czy w szkole, ona ucieknie. Ona nie potrafi jasno wyrazić swoich emocji, że coś jej się na przykład nie podoba, że to i to ją drażni, że to jest niesprawiedliwe, ona się po prostu zamknie, spuści głowę, nie będzie się mogła na niczym skupić i nikt do niej nie dotrze. To jest osoba, która się będzie wycofywać, ponieważ nie umie sobie poradzić z emocjami. Prawidłowy rozwój emocjonalny jest warunkiem zdrowia psychicznego, ale także fizycznego. Rozwój emocjonalny, rzekłabym, jest nawet ważniejszy niż rozwój fizyczny. Poznamy wiele osób, które jeżdżą na wózkach inwalidzkich, są wspaniałymi ludźmi, pomagają innym, są twórcze, kreatywne. Są ludzie, którzy nie mają rąk i nóg, a malują. Na pewno słyszeliście Państwo o tym, prawda? Są sportowcy, którzy jeżdżą na wózkach, rozwijają się pięknie, ale to są ludzie, którzy zostali obdarowani tą miłością bezwarunkową. Co to jest miłość bezwarunkowa? Jak ją rozpoznać? Bardzo bym chciała, żebyście Państwo pomyśleli o takiej sytuacji w dzieciństwie swoim, kiedy poczuliście się kochani za coś. Czy każdy może taką wyobraźnię swojej sytuacji przytoczyć? I teraz druga sytuacja. Kiedy czuliście się kochani za to, że jesteście. Tylko dlatego. Trzecia sytuacja, kiedy zrobiliście coś, co wam po prostu nie wyszło, nie mając złej woli, a rodzice okazali wam wielkie niezadowolenie,
i poczuliście się odepchnięci. Takich sytuacji mamy bardzo dużo. Wszyscy mamy takie sytuacje, ponieważ... Dzień dobry, zapraszam. Ponieważ nie ma szkół komunikacji. Jakże byłoby fantastycznie, gdyby nas w liceum uczono wyrażania emocji, gdyby była szkoła wyrażania emocji, gdyby była szkoła przygotowująca do rodzicielstwa. Tego nie ma. Uczą nas rzeczy, które są zupełnie niepotrzebne. Okazuje się, że nawet sama myśl w tych krajach, gdzie aborcja jest dopuszczona prawnie, sama myśl kobiety, a może bym tak jednak nie urodziła tego dziecka. Może będzie chore? A jak finansowo sobie poradzimy? A co powie drugie dziecko? A co powiedzą sąsiedzi? Chciałam wyjechać, chciałam studiować, chciałam pracować. Tysiąc myśli przeciwko. I to oznacza, że tak naprawdę ta kobieta, która zachodzi w ciąży i ma takie myśli, odrzuca dziecko już na samym początku, kiedy się poczęło. Możemy nawet się cofnąć jeszcze wcześniej. Sama antykoncepcja tak naprawdę jest już aborcją, bo dopuszcza przerwanie życia. Wiemy, jak działają środki antykoncepcyjne, nie o tym chciałabym mówić, ale o tym przyjęciu dziecka. Jeżeli dziecko od samego początku, od pierwszych chwil życia, czyli dosłownie po współżyciu małżeńskim półtorej godziny, godzina, jest już człowiek, który ma duszę, dostaje duszę i swojego anioła stróża, który go pilnuje, jeżeli oczywiście w to wierzymy, to jeżeli jest akceptowane, rozwija się pięknie i prawidłowo. Jeżeli tego nie ma, nie będzie się rozwijał prawidłowo. Okazuje się, że badania naukowe tego wszystkiego dowodzą i ja nie będę ich wymieniała, bo nie mam na to czasu. Poziom kortyzolu u matki i endorfin, czyli hormonów dobrego samopoczucia, wpływa na rozwój mózgu dziecka. W szóstym miesiącu ciąży kształtuje się w mózgu dziecka już sposób reagowania na stres. Zatem, jeżeli matka ma myśli urodzić, nie urodzić, dobrze zrobiłam, czy nie zrobiłam, nie cieszy się ze swojego dziecka z różnych powodów, ponieważ na przykład małżonek ją denerwuje, są kłopoty finansowe, różne rzeczy. Albo nie jest na przykład w związku małżeńskim, tak? I dziecko nie jest wcale takim dowodem miłości, tak? Jak sobie to wyobrażała. Poczęło się wcześniej, nieplanowane, nieprzygotowanie do przyjęcia dziecka jest tutaj pierwszorzędne, na pierwszym miejscu. To wówczas dziecko nie rozwija się prawidłowo. Jego mózg jest mocno zestresowany, bo jest cały czas wysoki poziom kortyzolu. Okazuje się, że te hormony po prostu współgrają ze sobą. Matka się cieszy i się śmieje, dziecko woli się cieszy i się śmieje. Matka jest zestresowana, dziecko jest zestresowane. I rodzi się człowiek, który już na samym początku, na starcie życia, jest bardzo, bardzo zestresowany. I on ma wielką trudność się uspokoić, tak? Takie dziecko będzie reagowało na każdy najmniejszy dyskomfort w jego życiu wysokim poziomem kortyzolu. Jeżeli matka jest nieprzygotowana do tego, żeby być dobrą opiekunką, żeby uspokoić dziecko, wyprowadzić je z tego stanu stresu, to wówczas w dziecku na całe życie kształtuje się taki szkielet zachowań emocjonalnych, wzór zachowań emocjonalnych. I ten wzór będzie ogromnie trudny do zmiany. To jest do zmiany, ale to wymaga niesamowitego wysiłku w życiu dorosłym. Zatem dlatego bardzo ważne jest, żebyśmy wiedzieli, co robić, żeby do tego nie doprowadzić. Jak się mamy zachowywać jako rodzice, czego mamy nie robić, a co mamy robić, żeby nasze dziecko miało zdrowe życie emocjonalne w przyszłości. Zdrowe życie emocjonalne to znaczy, potrafi się oddzielić od matki i od ojca, potrafię przeciąć tą pępowinę, którą trzeba przeciąć, żeby założyć własną rodzinę. Jestem człowiekiem szczęśliwym. To znaczy, wiem, kim jestem, jakie mam talenty, jakie mam zdolności, jakie mam ograniczenia. Wiem, na kogo mogę liczyć,
wiem, że na świecie może być różnie, że nie dostanę wszystkiego, czego chcę, ale wiem, do czego dążę. Mam własną tożsamość, czuję się człowiekiem, silnym człowiekiem, który może coś osiągnąć. I to jest zdrowe życie emocjonalne. W człowieku, który jest zdrowy emocjonalnie, uczucia pojawiają się i przepływają. Przychodzą bardzo różne. Nie ma złych i dobrych uczuć. Uczucia po prostu są. Stworzeni jesteśmy z różnymi uczuciami. A więc te uczucia człowiek zdrowy emocjonalnie przyjmuje. Na przykład zdenerwował się, po prostu aż nim trzęsie. Ale umie powiedzieć, ja jestem teraz wściekły, po prostu jestem wściekły. Ale nie zacznę rzucać talerzami, tylko zrobię coś z tym innego. I tego, żeby nie rzucać talerzami, musimy nauczyć dziecko w domu rodzinnym. Od kolebki. Tak? Od kolebki, żeby miało sobie poradzić. A kiedy się cieszę, to się cieszę, to po prostu się tak cieszę, że innych zarażam tą swoją radością. I tego też się uczymy w domu rodzinnym. Wszystkiego, co jest naturalne, musimy się uczyć w domu rodzinnym. Jeżeli pozwolimy sobie być prawdziwymi, naturalnymi, to dobrze wychowamy nasze dzieci. Jeżeli będziemy słuchać swojego głosu wewnętrznego, który jest w nas najgłębiej, to jest nasza intuicja, nie popełnimy błędu w wychowaniu dzieci. Czyli tak naprawdę musimy słuchać głosu naszego serca. Intuicja to jest ten głos, który jest najgłębiej w nas. Ona nam zawsze dobrze podpowie. Niestety, wychowując dzieci, nie słuchamy często głosu własnej intuicji, bo później włącza się sumienie, włączają się pewne nawyki, włączają się inni, którzy zagłuszają w nas tą intuicję. Okazuje się, że jeżeli słuchamy siebie tak naprawdę, to wówczas jesteśmy w stanie robić tylko dobre rzeczy, ponieważ nie zrobimy sobie krzywdy, a to, co jest dobre dla nas, jest dobre dla naszego dziecka. Może to Państwu się dzisiaj wydaje dziwne, ja się na tym też zastanawiałam, jak to jest, ale okazuje się, że to jest szczera prawda. To, co jest dobre dla mnie, będzie dobre dla wszystkich. A to, co jest dla mnie złe, będzie złe dla wszystkich. A więc nie możemy postępować w życiu niezgodnie z głosem własnej intuicji. Ponieważ skrzywdzimy wtedy i siebie, i wszystkich naokoło. Więc czego szukamy? Szukamy przede wszystkim miłości w swoim sercu. Miłość bezwarunkowa to jest miłość bez względu na wszystko. Tylko tak kochane dziecko może rozwijać się prawidłowo. Tylko tak kochane dziecko może wykorzystać wszystkie swoje talenty. Proszę Państwa, ja mam 4 dzieci. Z tego samego męża. Ten sam dom. Nie zmienialiśmy mieszkania. Warunki finansowe takie same. Każdy jest innym człowiekiem, ale tak są różni, że po prostu jestem tym zadziwiona. Sprawiedliwie, dzień dobry, zapraszam, nie oznacza równo, tak? Bo na przykład mam 4 dzieci, to jest sprawiedliwie. Każdemu ten sam batonik, każdemu takie samo ubranko, każdemu tyle samo czasu i z każdym tak samo postępować. Nie, proszę Państwa. Sprawiedliwie to oznacza każdemu tyle, ile mu się należy, a jeszcze głębiej, tyle, ile ono potrzebuje i to, czego to dziecko potrzebuje. Żeby móc dziecko kierować we właściwą stronę, osiągnąć cele wychowawcze, jakim jest na przykład pracowitość, tak? Punktualność, rzetelność, solidność, to musimy najpierw wypełnić zbiornik emocjonalny własnego dziecka. Kto słyszał z Państwa o zbiorniku emocjonalnym? Nikt. A kto z Państwa słyszał o językach miłości? Też nikt nie słyszał. Dobrze, ja wytłumaczę. Wyobraźmy sobie, że nasze serce albo obok serca. Jakiś jest zbiornik. Zbiornik na miłość.
każdy z nas ma w sobie zbiornik na miłość. Jeżeli jest pusty, nie potrafimy nic zrobić. Nie potrafimy nawet wypełnić kwestionariusza. Czujemy się, jakbyśmy nie żyli. Jeżeli jest pełny, to zupełnie co innego. Chce nam się uśmiechać, chce nam się żyć. Mamy 1000 pomysłów. Jesteśmy po prostu zachwyceni życiem. Ponieważ człowiek jest stworzony do miłości. To jest największa potrzeba każdego człowieka. Możemy się wypierać, ale tak nie jest. Miłość, poczucie bycia kochanym i chcianym jest podstawową potrzebą człowieka. Nie dom, nie książka, nie samochód, nie mieszkanie, nie wyspy, nie, naprawdę nie. Człowiek, który czuje się kochany, akceptowany, tak naprawdę ma wszystko. Bo resztę on sobie zdobędzie sam. Człowiek, który jest niekochany, może mieć wszystko, a nie będzie szczęśliwy. Więc jeżeli Państwo chcą kochać swoje dzieci i chcą zrobić wszystko dla nich, to najpierw musimy się zająć tym zbiornikiem miłości. Wyobraźmy sobie takie porównanie. Samochód, tak? Ma bak na benzynę. Jeżeli jest benzyna w baku, samochód jedzie. Tak? Jeżeli jest dużo benzyny, to wiemy, że daleko dojedzie. Tak? Jak benzyna opada, sam powstaje, zatrzyma, w końcu się zatrzyma. Tak? Jeżeli dziecko ma zbiornik emocjonalny pusty, ono po prostu zahamuje się w rozwoju totalnie, ono po prostu umrze. Dzieci niedotykane, w Bangladeszu Amerykanie badali dzieci, które były sierotami, pozostawione w sierocińcach, przewijane raz na jakiś czas butelka, te dzieci nie rozwijały się, one po prostu umierały, nie wiadomo było, dlaczego te dzieci umierają. Ponieważ nie doświadczały miłości, nie doświadczały akceptacji, nie doświadczały miłości, tak? Pierwszym językiem miłości, najważniejszym dla małych dzieci jest dotyk, ale dla nas też, no proszę Pani. No jeżeli ja do Pani nie będę do Pani, tak to jest na mnie. Czy Pani nie czuje się lepiej? A jak się Pani czuje? No właśnie. No i właśnie takie zwykłe zaknięcie, jak to wiele znaczy, tak? To jest jeden ze sposobów okazywania miłości człowiekowi. Zaraz o tym będę mówiła. Także mówiłam o tym zbiorniku emocjonalnym, więc tak, wyobrażamy sobie, wyobraźnia jest cudowna, trzeba z niej korzystać. Wyobraźnia jest czymś wspaniałym, korzystajmy z niej, mimo że jesteśmy dorośli. Więc w wyobraźni widzimy, że ten zbiornik emocjonalny u dziecka jest do wypełnienia. On jest bardzo malutki u małych dzieci, dlatego one tak szybko reagują płaczem, tak? Taki noworodek, maluszki ma ten zbiorniczek. Mamusia przyjdzie, dotknie, otuli, przyjdzie, cały happy. Ale za moment się ciusia i znowu jest coś głodny, zaświeciło światło, mucha przeleciała, coś się stało, dziecko jest znowu zaniepokojone. Matka musi bez przerwy napełniać zbiornik emocjonalny. Czy możemy go napełnić? Tylko miłością, tylko bezwarunkową miłością, czyli kocham Ciebie zawsze i wszędzie. Bez względu na to, jak wyglądasz, czy masz trzy nóżki, przepraszam, dwie nóżki, dwie rączki, czy masz włoski rude, czy czarne, tak? Czy oczko masz chore, czy nie chore? Proszę Państwa, to jest szalenie istotne, tak? Kochamy dziecko nie dlatego, że ono ma nam, że ono się pojawiło i nam ma uweselić życie, ma dać nam coś, czego myśmy kiedyś nie mieli. Dziecko dostajemy jako dar i mamy się cieszyć nim jako darem tylko dlatego, że jest. Możemy mieć z tym dużą trudność, jeżeli nie byliśmy w ten sposób kochani przez własnych rodziców. Ale proszę mi wierzyć, tego się można nauczyć, to tylko trzeba praktykować. Czyli kochamy dziecko nie za to, że dostało piątkę, że przyniosło to, o co poprosiliśmy, że dzisiaj był bardzo grzeczny, że nie słuchał niczego na stole, tak? Kochamy dziecko za to, że jest, że po prostu jest. I kochamy je także wtedy, kiedy nie zachowuje się zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Jeżeli damy dziecku odczuć, że nie kochamy go w tym momencie, kiedy ono nie spełni naszych oczekiwań, to będzie to miłość warunkowa. Na przykład. Dzieci się kłócą,
jaka sytuacja konfliktowa, mama przychodzi, pyta o co chodzi, trochę krzyku i dzieci są karane. Na przykład dziecko jest odsłane do drugiego pokoju, zamknięcie drzwi. Dla człowieka odosobnienie, okazuje się, jest bardzo ciężką karą. Bo człowiek jest istotą społeczną. Żeby się dobrze czuł, musi być non-stop w interakcji z innymi ludźmi. Czyli dlatego odosobnienie w więzieniach dożywocie jest najcięższą karą. Tak? Brak interakcji z innymi ludźmi. Więc takie dziecko myśli sobie tak, no dobrze, no przeskrobałem, ale mama okazała mi, że ona mnie teraz nie kocha. Tym bardziej, że twarz jest bardzo zagniewana. Ja będę jeszcze mówiła o tym, jak karać dzieci, jeżeli w ogóle karać. Na ten temat będzie osobne spotkanie. Jak nagradzać dzieci i chwalić, będzie osobne spotkanie. Bo nie możemy na jednym spotkaniu dotykać wszystkich problemów naraz. Prawda? To się wszystko pomiesza. Nie zależy na tym, żeby dotknąć Państwa serca. Żebyście Państwo umieli przyjrzeć się, w jaki sposób byliście kochani przez swoich rodziców, jaka to była miłość, jakie macie wzorce z domów rodzinnych i jak Wy kochacie swoje dzieci. Dam Państwu zadanie, wykonanie, tak? Żebyście Państwo mogli dokładnie się temu przyjrzeć, bo to jest do wypracowania. Więc wracam do tego zbiornika emocjonalnego. Jeżeli dziecko ma wypełniony zbiornik emocjonalny miłością bezwarunkową, czyli jestem kochany bez względu na wszystko, bez względu jaki jestem, bez względu jak się zachowuję, jeżeli rodzic mnie akceptuje i pokazuje mi to, to wówczas, dopiero wówczas możemy tak naprawdę zacząć wychowywać dzieci. Dopiero wówczas dziecko jest w stanie zrobić coś samo, z potrzeby własnego serca. Inaczej będzie ono zmuszane. Tak? Zmuszane będzie do wykonywania różnych rzeczy. Do wykonywania dobrych uczynków, porządku, odrabiania lekcji i tak dalej. Dziecko, które jest wychowywane w pełnej akceptacji przez rodziców, wykorzystuje wszystkie swoje możliwości intelektualne. Bo ono się nie musi zastanawiać nad tym, czy mama albo tata je kocha. Ono się może skupić na czymś zupełnie innym. Dla niego to jest oczywiste, że ono jest kochane. I na tym się w ogóle nie zastanawia. To jest normalne. Mam prawo popełnić błąd. Mam prawo czegoś nie wiedzieć. Mam prawo, bo jestem dzieckiem. Mam prawo się rozpłakać, mam prawo się bać, mam prawo być taki, jaki jestem. Czy Państwo dają sobie sami prawo być takimi, jakimi jesteście? Czy jesteście niezadowoleni z siebie? Jeżeli dajecie sobie sami prawa do bycia takimi, jakimi jesteście, tylko jesteście ciągle niezadowoleni, narzekacie na siebie samych, to nauczycie tego swoje dzieci i one nie będą umiały siebie zaakceptować. Dlatego bardzo proszę o to, żebyście Państwo byli dla siebie samych dobrzy. Musicie najpierw być dobrzy dla siebie, musicie siebie pokochać, musicie siebie zaakceptować, tacy, jacy jesteście. Jeżeli to zrobicie, to wypełnicie swój zbiornik emocjonalny. Jeżeli on będzie pełny takiej akceptującej miłości, to wówczas będziecie mogli uczyć tej miłości własne dzieci. Być może jest to bardzo trudne, ponieważ wasi rodzice nie kochali was w ten sposób. Może współmałżonek też nie potrafi tak kochać. Może współmałżonek nie potrafi mówić językiem miłości zrozumiałym dla państwa. Podstawowe języki miłości to dotyk, najistotniejszy i najwcześniej można przez niego mówić. Afirmacja, czyli dobre słowa, to co mówimy do drugiego człowieka, podnosi go na duchu, buduje i pozwala mu myśleć bardzo pozytywnie o sobie i o świecie. Trzecia to czas, dobry czas, czyli czas, jaki spędzamy z osobą, którą kochamy, z naszymi dziećmi, z naszym współmałżonkiem. Dobry czas. Czwarty to prezenty, czyli drobne upominki, obdarowywanie i uczenie i przyjmowanie podarunków. Bardzo dla niektórych kobiet ważny język miłości. Tak, tak. I jest jeszcze jeden, czyli pomoc. Będę mówiła na następnym wykładzie o dotyku i o afirmacji i potem zajmę się kolejnymi językami miłości, ponieważ to wymaga czasu, żeby to dobrze pojąć, zrozumieć i wprowadzić w życie. Ale dzisiaj mówię ogólnie, żebyśmy wiedzieli, co to jest, tak?
Mamy takie narzędzia, którymi wyrażamy swoją miłość. Pierwszym narzędziem jest dotyk. No dotyk jest czymś wspaniałym. Mamy na skórze 500 000 receptorów. Te receptory połączone są z rdzeniem kręgowym. Rdzeń kręgowy połączony jest z mózgiem, tak? Przewodnictwo nerwowe w całym układzie naszym organizmie szybko działa. Okazuje się, że dotykając człowieka, pobudzamy go do życia. Najbardziej to widać na niemowlętach. Niemowlęta, które są rozbierane i głaskane, masowane, one się rozwijają szybciej, one są radosne, one się cieszą, one się śmieją. Rozwój ruchowy, rozwój mowy, wszelaki rozwój emocjonalny i fizyczny jest lepszy u tych dzieci, które są często dotykane. Ale to nie tylko niemowlęta. Patrzmy dalej, to się samo dzieje u naszych przedszkolaków. Przedszkolaki, które są często dotykane, głaskane, przytulane, one więcej mówią, one nam więcej powiedzą o sobie, o świecie, one nam powiedzą, co czują. Możemy być zaskoczeni, że zwykły dotyk pozwala uwolnić, tak bardzo tworzyć serce człowieka. U dzieci starszych, które na przykład wychodzą do szkoły, okazuje się, że jak mama tam poprowadzi do drzwi i tylko leci sobie, synu, dobrego dnia się życzę. Okazuje się, że takie dotknięcie, spojrzenie głęboko w oczy, tak wiele dla człowieka znaczy, że on, idąc później w ten dzień, on ciągle to pamięta. Mamo, dobrego dnia ci życzę. Aha, życzenia się spełniają. Mama dobrze życzy, to będzie dobrze. Co ja mam się przyjmować? Mama dobrze życzy, tak? Mam ją za sobą. Takie drobne gesty. Jeżeli będziemy sami jako małżonkowie takie gesty wykonywać, dzieci będą nas należały do wszystkich. Proszę Państwa, to naprawdę tak się dzieje. Możemy mówić, ale jeżeli nie będzie w nas miłosnej mowy do własnego współmałżonka, to nie nauczymy dzieci. Nie nauczymy dzieci kochać, bo one czują i one powtórzą to wszystko. Tak jak my nasiąknęli się w naszym domu rodzinnym, tak nasze dzieci nasiąkną Państwa domem rodzinnym. Wyobraźcie sobie, proszę Państwa, Wasze dziecko na 20 lat. Kto nie ma, niech sobie wyobrazi, że ma. Wyobraźcie sobie to dziecko, które sobie siedzi przy chomice z własną rodziną i wspomina dom rodzinny. Co byście chcieli, żeby wspominało? I jak? Niech to będzie motywatorem do Państwa działania. Oczywiście najlepiej jest, żeby te wspomnienia z domu rodzinnego były jak najpiękniejsze. Pamiętam, jak to było, jak mama to, a jak się przewróciłem, wróciłem z tego podwórka i miałam tak zdarte kolana, chociaż mama mi mówiła, żebym tam nie wchodził na ten trzepak, to mama mnie przytuliła i nie wypomniała mi, a mówiłam ci, żebyś tam nie wchodził. A mi było tak głupio i wstyd, tak się będę przyznać. Tylko przytuliła mnie, ucałowała, opatrzyła te kolanka, zakleiła plastrami. Takie rzeczy dzieci pamiętają. Kiedy im się nie wypomina, kiedy im się nie zawstydza, kiedy je się buduje. Czyli napełniając zbiornik emocjonalny naszego dziecka, codziennie musimy dbać o to, aby on był pełny, dajemy mu możliwość jak najlepszego rozwoju. Bo nasze dzieci mają różne talenty. Jedne są muzykami, drugie są artystami innymi. Każdy człowiek ma swoje indywidualne talenty. I ma ich bardzo dużo. Bardzo, bardzo dużo. I nie jesteśmy powtarzalni. To jest cudowne, że każdy człowiek jest inny. W jednej rodzinie wszyscy są także inni. Czyli wymagajmy od dzieci tylko tego, czego rzeczywiście możemy od nich wymagać, w ich obszarze, w którym mają talenty, tak? No nie możemy wymagać od dziecka, które no nie ma zdolności matematycznych, żeby było świetnym matematykiem. Ono nie zostanie, prawda? Więc stymulujemy je patrząc, jakie ma talenty. Na temat odkrywania talentów też będę mówiła osobno, bo to jest też bardzo istotne, żeby umieć odkryć talenty swojego dziecka. Jeżeli zbiornik emocjonalny dziecka będzie pusty, to ono nie będzie się koncentrować na dobrej nauce, na tym, żeby być posłuszny. Ono będzie wołać rodziców o to, żeby napełnili mu zbiornik emocjonalny. Czyli żeby dali mu bezwarunkową miłość, żeby go pokochali pomimo wszystko. Jak to będzie robiło? Jak Państwo myślą?
Tak. I wcale nie, to nie będzie takie zwracanie na siebie uwagi, tatusiu, jak ty się ładnie wyglądasz, mamusiu, jak masz piękny fartuszek, tak? Ono będzie niegrzeczne. Państwo to odbiorą jako niegrzeczne dziecko, tak? Ono się rzuci na podłogę, ono będzie kapryszyć przy jedzeniu, ono będzie w szkole sprawiało kłopoty, ponieważ jego zbiornik emocjonalny jest pusty albo niewypełniony tak, jak by było. Dziecko, które zachowuje się nieprawidłowo, sygnalizuje nam jasno. Mam pusty zbiornik emocjonalny. Mamo, tato, zrób coś. Nie czuję się kochane. Bo my kochamy swoje dzieci, my kochamy siebie, ale pytanie jest takie, bardzo ważne. Czy osoba, do której kierujemy naszą miłość, to czuje? Bo my możemy kochać. Rodzice kochają swoje dzieci, ale dzieci nie czują się kochane. Z czego to wynika? To wynika właśnie z tego, że nie trafiamy do ich serca, ponieważ nie mówimy do nich ich językiem miłości. Tak? Z tego to wynika. Poznanie języka miłości własnego dziecka i współmałżonka jest bardzo ważne, bo bez tego możemy żyć obok siebie, raniąc się w kółko, pracując nad tym, żeby pokazać tej osobie, którą kochamy, bardzo mocno. Ale ona i tak nie będzie czuła, że ją kochamy. Ponieważ nie przemawiamy do niej jej językiem miłości. Więc tak, jeżeli chcemy osiągnąć prawdziwe zachowanie, sprawić, żeby nasze dziecko właściwie się zachowywało, jeżeli chcemy, żeby ono dobrze się uczyło, musimy najpierw zadbać o co? O swój zbiornik miłości, tak? Bo dopiero z pełnego serca, z obfitości można dać. Rodzic, który nie akceptuje siebie, który siebie samego nie kocha, nie będzie umiał kochać własnego dziecka i współmałżonka. Proszę Państwa, nie chodzi o to, żebyśmy stąd wyszli po prostu z jakimś tam wiedzą na kartce, ale żeby nasze serca były poruszone, tak? Żebyśmy naprawdę poczuli, o co w wychowaniu dzieci chodzi i jak to zrobić jak najlepiej. Musimy zacząć od tego, żeby uporządkować swoje wnętrze. Jeżeli ktoś ma wielkie zranienia z domu rodzinnego, to nie ma wyjścia. Czasami musi pójść do psychoterapeuty, który mu pomoże. Pomoże mu zaakceptować siebie, wybaczyć. Tak? Wybaczenie jest podstawą. Musimy wybaczyć własnym rodzicom, że nie byli zbyt dobrzy, że nie kochali nas tak, jak powinni, że nas karali wtedy, kiedy na to nie zasługiwaliśmy. Musimy wybaczyć. Jeżeli nie wybaczymy, będziemy nosić w sercu złość. Złość jest uczuciem normalnym, tak? Złość potrafimy odczuwać i dobrze ją odczuwamy, ale jeżeli ona zatruwa nam życie, jeżeli nie pozwala przejść do przebaczenia, to trzeba więc coś koniecznie zrobić, bo zarazimy nią nasze dzieci i one nie będą potrafiły sobie wybaczyć. A to jest najgorszy hamulec rozwoju. Proszę Państwa, proszę mi wierzyć, zrobili Amerykanie badania na temat raka i poziomu kortyzolu u tych osób. Okazuje się, że 90% osób, które chorują na raka, to są osoby, które mają głębokie zranienie i nie przebaczyły. Naprawdę, wiele chorób takich, musimy anus skontrolować, no, pewnie jakaś genetyka, pewnie jakieś mutacje, pewnie zatrute środowisko, okazuje się, że nie. Wysoki poziom kortyzolu, czyli stres, jest tak destrukcyjny dla organizmu, że różne choroby pojawiają się z tego powodu. Oczywiście najbardziej boimy się raka, bo on najszybciej zabija. Ale astma, alergie, tak? Nie mówiąc o depresjach, atopowe zapalenia skóry, to są również choroby psychogenne. Wszelkiego rodzaju zaburzenia odżywiania, anoreksja, bulimia, objadanie się. To są choroby, które źródło mają tu, a właściwie tu. Puste serce, nie ma miłości, coś muszę zrobić. Dziecko, które nie czuje się kochane w domu rodzinnym bezwarunkowo, będzie szukało tego uczucia poza domem rodzinnym. Takie dziecko jest bardzo łatwo uwieść. To może być uwiedzenie seksualne nastoletniej dziewczyny, ale to może być też sekta religijna, to może być złe towarzystwo. Poczuje potrzeba akceptacji, jest pierwszą potrzebą człowieka. My prosimy o akceptację, my tak lubimy być akceptowani. Jeżeli ktoś nam powie, ale ty jesteś fajny, z tobą tak się przyjemnie spędza czas, no to po prostu rewelacja. No od razu odprężamy się, prawda? Napięcie mięśniowe schodzi. Jak lubimy to słyszeć.
Więc zadbajmy o to, żeby nasze dzieci w domu czuły się tak doskonale, żeby nie musiały szukać akceptacji poza domem rodzinnym. W domu rodzinnym dziecko ma prawo być sobą. Ma prawo się złościć, ma prawo płakać, ma prawo wyrażać wszelkie swoje emocje. I państwo mają obowiązek nauczyć dziecko mówić o tych emocjach, nauczyć dziecko opisywać te emocje już od takiego małego brzdąca. Bo jeżeli ono będzie umiało je nazwać w sobie, będzie umiało nazwać je w państwu, to one także poradzi sobie z każdą relacją poza domem. Kiedy mały taki człowieczek się złości, mama mówi: o, widzę, że się złościsz. Tak? Dwulatek czy trzylatek. Złości się bardzo. Nie można mówić: nie złość się. Nie można tak mówić. Dlatego, że w tym momencie dziecko myśli sobie: jak jestem prawdziwy, to mama tego nie akceptuje. Ja muszę tę złość schować. Mama jest niezadowolona. Żadne dziecko nie chce, żeby rodzic był niezadowolony. Dzieci zrobią wszystko, żeby rodzice byli zadowoleni. Nawet się zagłodzą. W anoreksji to nawet umrą. Żeby rodziców pogodzić, żeby rodzice byli zadowoleni. Tak? Więc mówimy: widzę, że się złościsz. Pokaż mi, jak się złościsz. Dajemy dziecku kartę. No pokaż. Narysuj. Oj, widzę, że się bardzo złościsz. No to drugą kartkę. Pokaż jeszcze. Jeszcze trochę tej złości zostało, to pokaż jeszcze. Dziecko rysuje. Narysowało, patrzy. Widzi. Złość przeszła, tak? Została nazwana, została przyjęta. Dziecko nie zostało skrytykowane. Ono wie, co czuje. Aha, to była złość. Nazywając uczucia w kimś, potrafimy mu się, pomagamy mu pozbyć się tych uczuć. Tylko wtedy, dopóki dziecku nie nazwiemy jego uczucia, nie pokażemy mu, że widzimy to uczucie w nim, ono będzie nakręcało to zachowanie. Tak? Czyli na przykład dziecko się złości. No nie złość się. No nie złość się. Bo ci tam klapa. Nie złość się. Przestań płakać. No to, rozumiecie państwo? To dziecko będzie coraz bardziej płakało, bo ono chce, żeby matka zobaczyła, że ono się albo boi, albo się na coś złości. Tak? I będzie pokazywało to jeszcze mocniej. A matka nie chce, żeby to pokazywało, więc jeszcze mocniej zaprzecza. W efekcie takie dziecko czuje się nierozumiane, nieakceptowane, złe i ma głębokie poczucie winy, ponieważ rozłościło matkę. Prawda? A matka okazuje mu swoje niezadowolenie, w końcu da mu klapa, czyli jeszcze będzie przemoc do tego wszystkiego, dziecko się rozpłacze, poczuje się niesamowicie poniżone, odrzucone i strasznie samotne. I następnym razem, bojąc się tego klapa, kiedy będzie miał inne zdanie niż mama, pomyśli sobie tak: czy mnie się w ogóle opłaca pokazywać tę złość? Dostanę klapa. W związku z tym zamknie się w sobie, tak? Zablokuje się. I tak naprawdę rodzice nie będą wiedzieli, co ono czuje. I to jest tragedia. Bo tacy ludzie idą w życie. I tacy ludzie zakładają rodziny. I później nie mogą się ze sobą porozumieć. Podsumowując, pierwsza, najważniejsza sprawa. Dziecko musi mieć pełen zbiornik emocjonalny i dopiero wtedy możemy od dzieci wymagać. Jeżeli nie napełnimy zbiornika emocjonalnego, nie możemy wymagać. Dlatego, że to będzie przymuszanie. Tak? To będzie przymuszanie. To jest pierwszy, podstawowy obowiązek każdego rodzica. Dać dziecku to, co mu się należy. A dziecku należy się przyjęcie takim, jakie ono jest. Od poczęcia należy mu się to, bo jest człowiekiem. Po prostu mu się to należy, dlatego że jest człowiekiem. Należy mu się przyjęcie. Należy mu się opieka ojca i matki. Pełna opieka. Dobra opieka. Akceptująca miłość. Mu się to po prostu należy. Proszę państwa, człowiek nie potrafi, a jak robią to zwierzęta? Zwierzęta potrafią. Prawda? Jak się opiekują swoimi małymi? No przecież życie oddadzą za swoje dziecko. I to jest naturalne w świecie zwierząt, że się dzieci nie porzuca, że się dla nich walczy, że się broni lwica, jak się rzuci, to się rzuci w obronie własnych dzieci, prawda? Pelikan krwią własną będzie poił swoje maleństwa, swoje pisklety, jak nie może zabić ryby. A ludzie? A ludzie nie szanują swoich własnych dzieci.
biją, krzyczą, odpychają, wyrzucają do drugiego pokoju, potrząsają dzieckiem, bo ono nie spełnia ich oczekiwań, tak? Dzieci nie są po to, aby spełniały nasze oczekiwania. Dzieci mamy po to, żebyśmy je kochali. Proszę Państwa, jeżeli spojrzymy na rodzicielstwo jako na szansę dla nas, to jest to błogosławieństwo. Bo przy dziecku, które mamy w domu rodzinnym, możemy sami się zmienić. Możemy sami poczuć, jacy jesteśmy dobrzy, jacy jesteśmy kochani, jakie mamy talenty, w co jesteśmy wyposażeni. Możemy się rozwijać przy własnym dziecku, uczyć się cierpliwości, wyrozumiałości. To się przydaje wszystkim. To jest błogosławieństwo nie tylko dla naszego współmałżonka, ale także dla naszych rodziców, którzy jeszcze żyją, tak? Czy brata, czy siostry, dla sąsiadów, dla całego społeczeństwa, dla ludzkości. Chcąc być dobrym rodzicem i robiąc to, można powiedzieć, budujemy świat. Tworzymy świat. Kto powiedział, że w Państwa rodzinach nie urodzą się, nie wychowają się wspaniali ludzie? Jak na przykład, nie wiem, ksiądz Jerzy Popiełuszko, który miał tyle odwagi, tak? Zwykła matka, po prostu kochająca, prosta kobieta, ale kochała go na pewno miłością bezinteresowną, taką bezwarunkową. Jan Paweł II oczywiście to już jest ogromny autorytet, ale też wychował się w prostej rodzinie, w zwykłej rodzinie, gdzie były pewne zasady, gdzie miłość była na pierwszym miejscu. Zawsze na pierwszym miejscu w domu musi być miłość. Jeżeli jest cokolwiek innego, wszystko się posypie. Wracajcie Państwo do tego punktu wyjścia. Czy moje dziecko czuje się kochane? Możecie zrobić taki test. Po prostu zapytać. Tam Zosiu, Karolciu, czy czujesz, że mama cię kocha? A kiedy czujesz, że mama cię kocha? I dziecko powie. Bo mama na przykład przynosi mi w niespodziance cukiereczki z pracy. Przykład, tak? To jest dziecko, dla którego językiem miłości jest prezent. Ono w ten sposób to odbiera. Mama pamięta o mnie cały dzień. Tak? Przyniosła mi taki drobny upominek. Dla niego to jest tak ważne. Inne dziecko powie, a bo jak tata mi naprawia samochód, to on mnie kocha. Tak? Taki samochodzik jakiś tam. Czyli wspólne, dobre spędzanie czasu. Ktoś inny jeszcze powie, a bo mnie, jak mnie mama głaszcze po głowie, to ja wiem, że ona mnie kocha. Czyli dotyk. Tak? Dzieci to komunikują nam wprost. Albo na przykład mama jak jest zadowolona, bo ja coś jak ładnie zrobię, to czy w ogóle ona mi mówi, że ja jestem jakieś tam słowa afirmatywne, czyli takie wzmacniające dziecko otrzymuje. Ona mnie zachęca na przykład do nauki, zachęca mnie. Zachęta jest takim bardzo ważnym czynnikiem rozwoju. Czyli tak. Jeszcze raz. Miłości możemy się nauczyć. Miłość jest sztuką. Możemy ją rozwijać w sobie, w dzieciach. Dlaczego nasze rodziny nie mają być super, wzorcowe? Dlaczego nie? Może być taka nasza rodzina. Niech nasza rodzina będzie taka, Państwa rodzina i moja, też się postaram, żeby dzieci do niej tęskniły, żeby chętnie do domu wracały, żeby czuły tam się zawsze dobrze, cokolwiek się stanie, żebyśmy im zawsze wierzyli, żebyśmy nigdy nie podważali tego, co do nas mówią. Niech to będą takie rodziny, które będą promieniować na innych. Muszą być takie rodziny. Muszą być takie rodziny. Niech się sąsiedzi czy ktoś inny wzorują. Starajmy się. Bo nie każdy ma szansę w ogóle zastanowić się nad tym, kim jest. Bo życie tak pędzi, tak gna. Państwo przyszli tutaj, ja tutaj przyszłam, po to, żeby się dzielić własnym doświadczeniem i wiedzą. Po to, żeby Państwu pomóc. Bo ja już tyle błędów narobiłam, że wystarczy. Ja już nie chcę więcej błędów popełniać, tak? Pewnie jeszcze wiele popełnię, ale staram się jak najmniej. I to, co już wiem, i to, co wprowadziłam we własne życie, to tak wspaniale funkcjonuje i tak daje piękne efekty, że dlatego odważyłam się te wykłady dla Państwa prowadzić. Ponieważ wiem, że wiedza przekazywana i dawana tak bezpośrednio naprawdę może dużo dobrego zrobić. Trzeba mieć po prostu wiedzę. Trzeba mieć wiedzę. Jak się ma wiedzę, to się rozumie dlaczego. A jak się rozumie dlaczego, to można to przyjąć i to może być Państwa. Jeżeli Państwo przyjmą to, że to będzie Państwa, to będzie własne Państwa doświadczenie i to będzie pragnienie Państwa serca, wszystko zrobicie.
Możecie zupełnie zmienić relacje w rodzinie, ale musi być ta potrzeba serca. Nie może wam tego nikt nakazać. I tak samo jest z wychowaniem dzieci. Jeżeli dziecko ma pełen zbiornik emocjonalny, czuje się kochane, ono się w ogóle nie zajmuje tym tematem. Ono się zajmie nauką, baletem, nauką języków, zajmie się wszystkim innym, będzie się rozwijało fantastycznie i wykorzysta wszystkie swoje możliwości intelektualne. Proszę mi wierzyć, badania naukowe dowodzą. Dobre samopoczucie, radość w domu rodzinnym są najlepszym stymulatorem rozwoju emocjonalnego. Rozwija się fantastycznie mózg, tak? Endorfiny, czyli hormony dobrego samopoczucia, warunkują dobre ukrwienie mózgu, lepszą asymilację glukozy, lepsze przetwarzanie, wytwarzają się połączenia w mózgu, które pozwalają na wykorzystanie mózgu jak najlepiej. Nawet Państwo nie wiecie, ile talentów jest niewykorzystanych u ludzi dorosłych przez to, że mają zahamowania, przez to, że cały czas analizują, czy jestem wystarczająco dobry, czy nie, co powie o mnie ta osoba, a może tamta, a może źle zrobiłem, ojej, źle zrobiłem, co ja teraz zrobię? Katują siebie przez pół dnia albo trzy dni i nie mogą o niczym innym myśleć, bo popełnili błąd, nie dają sobie przyzwolenia na błąd. To jest z domu rodzinnego, że w domu rodzinnym nie było przyzwolenia na złość, na wyrażanie gniewu, na błędy. Trzeba było być nieskazitelnym. Ważna sprawa. Dziecko. Musimy tak, to są takie podstawowe rzeczy, które chciałabym, żeby Państwo sobie często powtarzali. Dziecko jest tylko dzieckiem, a więc będzie się zachowywać jak dziecko. Nie wszystkie zachowania dzieci są przyjemne. Wiele jest nieprzyjemnych. Ale są to zachowania dziecinne. Jeżeli będę pozwalała dziecku, czy pozwala zachowywać się jak dziecko, akceptując je w miłości bezwarunkowej, wówczas pozwolę mu wyzbyć się tego, co dziecinne i dorosnąć do bycia dorosłym człowiekiem, który nie zachowuje się dziecinnie, ale dojrzale. Natomiast, jeżeli będę kochać swoje dziecko miłością warunkową, czyli za coś, i zabierać mu miłość, okazywać mi wtedy, kiedy mnie nie zaspokaja tego, co ja w niego czekuję, ono nauczy się, będzie miało wyobrażenie o sobie bardzo negatywne. Będzie miało niskie poczucie własnej wartości, będzie miało o sobie złe zdanie, nie będzie miało wiary w siebie, nie będzie podejmowało żadnych inicjatyw, bo będzie się bało rozczarowania. Będzie zahamowane w rozwoju. Tak? Tylko miłość bezwarunkowa, akceptująca każde zachowanie dziecka. To znaczy akceptująca dziecko w każdym zachowaniu. To mam na myśli. O nieakceptacji zachowań będziemy także mówili. Nie, wszystkie zachowania dziecka akceptuję. Nie. Ale dziecko jako człowieka akceptujemy. Mówimy mu wtedy wyraźnie, ja Ciebie kocham, ale to zachowanie jest nieakceptowane przez mnie, ja się na to nie zgadzam, tak? To jasno, to dziecko zrozumie, dziecko kochane zgadza się na wszystko. Po dobroci możemy z człowiekiem zrobić wszystko, prawda? Możemy wszystko od niego uzyskać, po dobroci, jak go prosimy, ale jeżeli żądamy, natychmiast pojawia się w nas opór i to bardzo silny. Dzisiaj na przykład. Możemy sobie wyobrazić taką sytuację. Ktoś nas żąda. Zrób to. Nie zrobię. Czy mogłabyś to zrobić zupełnie inaczej? Tak samo z naszymi dziećmi. Chociaż są malutkie, prośmy je. Zawsze je prośmy. Szanujmy ich godność i siebie samych. Szanujmy godność naszych dzieci. Zwracajmy się do nich zawsze kulturalnie. Kultura w domu to jest podstawa. Musimy kulturalnie się do naszych dzieci zwracać. One nas wchłaniają. Mową ciała nasączamy nasze dzieci. Nasączamy je na całe życie. Później, jak będą miały kłopoty, to praca nad odsączeniem, tak, będzie bardzo ciężka. Właściwie już odsączyć nie można. Będzie można tylko zmienić ciężką pracą terapeutyczną to, co w tym mózgu się pojawiło. Teraz tak, na koniec. Mam kredę. To jest zadanie domowe dla Państwa. Narysować roślinkę.
śliczną, małą, zieloną roślinkę, którą jest wasze dziecko. To jest najpiękniejsze i najlepsze porównanie dziecka do rośliny, tak? Tym bardziej, że powstaje z nasiona, z nasionka. Dziecko, które opuszcza dom rodzinny, najlepiej, żeby było przepiękną rośliną, która pięknie pachnie, jest zdrowa, ma silną łodygę i daje owoce, prawda? Kolejne nasiona. I to od nas, rodziców, zależy, jak ta roślina będzie wyglądała. Tutaj jest ziemia. Może to być doniczka. Dom rodzinny może być doniczką. Do tej doniczki musimy coś wlewać. Musimy wlewać miłość. Musimy wlewać miłość bezwarunkową. Jeżeli będzie jej wystarczająco dużo, jeżeli nie będzie przestojów, jeżeli ta gleba będzie zawsze wilgotna, jeżeli będzie zawsze odpowiednio wilgotna, to wówczas roślina będzie pięknie się pieła do góry. Będą rosły listeczki, cudy. Po kolei, roczek za roczkiem. Ta roślina będzie nas cieszyła. Będzie cieszyła wszystkich, którzy będą na nią patrzeć. Tak? Będzie się rozwijała. A na końcu wyrośnie piękny kwiat. Piękny kwiat. Przepiękny. Będzie pachnął. I wszyscy będą nim zachwyceni. I będą chcieli być w towarzystwie takiego pięknego kwiatu. Tak? Jeżeli natomiast nie będziemy podlewać tej roślinki, to co się stanie? Zacznie usychać. Wegetacja się zatrzyma. Może się zatrzymać już w tym momencie. Nic nie urośnie. Może zatrzymać się w tym momencie. Może jak będzie miał 11 lat, zatrzyma się w tym momencie, ponieważ już dłużej nie da rady. I odejdzie od nas. Pójdzie szukać towarzystwa, narkotyki, alkohol, rozwiązłość, bo tam będzie akceptacja. I może życie stracić w tym momencie albo jeszcze wcześniej, tak? Od nas zależy, jak ta roślina będzie się rozwijała. A ty w tej doniczce codziennie miłość bezwarunkowa. Bezwarunkowa, miłość bezwarunkowa. To jest bardzo ważne. Nie róbmy przestojów w tej miłości. Nie karzmy naszego dziecka, odbierając mu miłość. Nie zostawiajmy go. Nigdy. Ja mam naprawdę w izbie u siebie tam w tej przychodni. No czasami mi tak zaskakują mamusie, że to ja cię zostawiam, ja wychodzę. No bo dziecko było zainteresowane nalepkami, tam chciało coś zobaczyć, tak? Mamusia zostawia, mamusia tu chodzi. Ja cię tu zostawię, bo to jest jakaś rzecz. No straszna rzecz, prawda? Straszna rzecz. Czyli każdy rysuje, proszę Państwa, w domu roślinkę, którą jest jego dziecko. Państwo, którzy nie mają dzieci, również rysują te roślinki. Bo to jest przygotowanie właściwe. Wyobraźnia daje nam, uruchamia w nas wszystko, co najlepsze. Wyobraźnia jest naszym sprzymierzeńcem. Uruchamia w nas wszystko, co najlepsze. Więc przygotowując się, też musimy pomyśleć o tym, będę wylewać codziennie, będę wylewać, dobrze, ale muszę mieć z czego wylewać. W związku z tym muszę zadbać też o siebie, tak? Nie róbmy przestojów, żeby to było sucho. Tu musi być zawsze wilgotno. Jak będzie sucho, będzie się roślinka chwiała, będzie się chwiała, a my patrzymy, jak on się tak chwieje, no nie, tak? To jest bardzo ważne, powieśmy to sobie na ścianie. Mamo, co rysujesz? A, rysuję ciebie. A co to takie? A to kwiatuszek. Ty jesteś takim moim kwiatuszkiem. Mamusiu, narysowałaś taki piękny kwiatuszek? Tak, narysowałam taki piękny kwiatuszek, żeby o ciebie dbać. Nasze dzieci bardzo lubią nasze pomysły. One są bardzo twórcze, ale my też jesteśmy bardzo twórczy. Właśnie. Właśnie to ja chciałam się podzielić jeszcze na koniec. O, dobrze. Podzielić się z Państwem chciałam taką wiedzą. Chciałam pokazać, co możemy przeczytać, żeby już dziś za mnie. Pokażę Panu Państwu książki, z których ja korzystam. To jest praca przepiękna, w której opisane jest, jak rozwija się mózg pod wpływem uczuć, dobrego spojrzenia, głębokiego spojrzenia w oczy, akceptującego, zaznaczam, tak? Spojrzenie może zabić, tak jak słowo, ale może również uruchomić w człowieku wszystko, co najlepsze. Głębokie spojrzenie w oczy. Piękna książka.
Tutaj wystarczy przeczytać sobie, żeby się zachęcić, stronę zwrotną. Sztuka okazywania miłości dzieciom. Jest taka oficyna wydawnicza Vocatio, oficyna dobrej książki. Jest tam mnóstwo fantastycznych pozycji, które można kupić, księgarnia jest wysyłkowa też, i po prostu poczytać. Jeżeli poważnie traktujemy przygotowanie do rodzicielstwa i poważnie potraktujemy rodzicielstwo, a widzimy, że mamy jakieś braki, czegoś nie wiemy, warto sięgnąć po dobrą książkę. Ja to sprawdziłam. Ja Państwu puszczę tę książkę, zobaczycie. Ja też na stronie Lokomotywy przygotuję taką listę. Może Państwo nie muszą notować. Przygotuję listę z tymi książkami, które są najlepsze. Ponieważ, no, tutaj notować to powiedzmy, ale ja nie zdążyłam tego po prostu przygotować wcześniej. Książka piękna. Ross Campbell i Gary Chapman to są psychoterapeuci. Ross Campbell jest też psychiatrą, który pracuje z dziećmi od wielu lat. I można powiedzieć, że doświadczenia są tak bogate i głębokie, że warto z tego korzystać. Także to jest taka książka. To jest bestseller, uważam, rewelacyjny. To jest Sztuka okazywania miłości w małżeństwie, czyli 5 języków miłości w małżeństwie. Jak zrobić, jak uczynić, jak sprawić, żeby nasz mąż czy żona czuli się kochani? Jakim językiem miłości mówić do nich? Tak? Bo może to jest gest, a może to jest dobre słowo, a może jedno i drugie. Najczęściej dorośli mówią jednym albo dwoma językami miłości. Niestety, nie umieją mówić 5. I chodzi o to, żebyśmy my, jako rodzice, nauczyli dzieci mówić 5 językami miłości. Wszystkim, czyli angażując wszystkie nasze zmysły. Tak? Bo cóż, języki miłości to jest angażowanie wszystkich naszych zmysłów. Chodzi o to, żeby w każdej płaszczyźnie pokazywać dzieciom, że je kochamy, i mówić do nich w taki sposób, żeby one czuły się kochane. Czuły się kochane. To jest najważniejsze, bo my możemy kochać. Ale osoba, którą obdarujemy miłością, nie może się nie czuć kochana. Musimy doprowadzić do tego, tak kochać, żeby osoba, którą obdarujemy miłością, czuła się kochana. I o tym mówi ta książka. Jak to zrobić w małżeństwie? No bo jeżeli są małżonkowie szczęśliwi, to dziecko jest szczęśliwe, prawda? Nie ma lepszego daru dla dziecka niż być samym szczęśliwym we własnym małżeństwie, bo dziecko wtedy to powtórzy, będzie do tego dążyło, będzie robiło wszystko, żeby tak się stało. To jest ta książka. To jest prawdziwy, klasyczny podręcznik. Bardzo, bardzo piękny ze szkoły terapeutycznej. Na pewno część z Państwa o niej słyszała, prawda? Tych podręczników jest 5. Adeli Faber, jak mówić, aby dzieci nas słuchały, jak słuchać, aby dzieci nas mówiły. Ten podręcznik to jest taki, jest napisany w sposób bardzo prosty, bardzo konkretny i można się na nim opierać, chcąc uzyskać pewne efekty wychowawcze. Ale nie jest tutaj poruszony temat zbiornika emocjonalnego i języków miłości, które są podstawą do tego, aby ten podręcznik był skuteczny. Dlatego zaczęłam tak bardzo głęboko. To jest ta książka. Masaż niemowląt, to jest też piękna pozycja. Masaż niemowląt, ale dotyk i masaż, który uzdrawia, jest cudowny dla wszystkich. To nie tylko niemowlęta. Zaczęłam mówić niemowląt, ponieważ no, powinniśmy tak mówić, prawda, o tym, co się dzieje na pierwszym etapie naszego życia. Czuły dotyk każdego dnia, to jest coś wspaniałego. To jest też piękny podręcznik na temat zabaw, dotyczący zabaw dzieci. Chodźmy się razem bawić Marioni Markiewicz. Proste sposoby na rozładowywanie emocji u dzieci i nauczenie ich, jak się czują. Dzieci, które jeszcze nie mówią, na przykład, tak, nie potrafią ocenić, powiedzieć, jak się czują, możemy używać na przykład prosta sprawa, obrazków. Rysujemy kilka buziek, uśmiechnięta, tak, trochę mniej i w kartkówkę. I pytamy dziecko, jak ono się czuje, na przykład, tak, żeby nam pokaże. Aha, i wtedy mówisz, czujesz się smutna, smutek jest czymś innym od zmęczenia. I używając takich określeń, uczymy dziecko nazywać własne emocje. My jesteśmy pierwszymi i najważniejszymi nauczycielami emocji u dzieci. To jest bardzo istotne, bo jeżeli dziecko umie nazwać w sobie uczucie, ono umie także nazwać mamy czy taty. I ono wtedy nie jest zdezorientowane, co się dzieje. Ono wszystko potrafi to nazywać. Uczymy dzieci tak mówić. Uczymy dzieci mówić, oceniając
mówiąc konkretnie o naszych uczuciach. I korzystając na przykład z tych obrazków, w tej książce jest bardzo dużo różnych ćwiczeń. Możemy też pomóc dziecku wiedzieć, co się z nim dzieje. Dziecko musi wiedzieć, co się z nim dzieje. I my sami musimy wiedzieć, co się w nas dzieje. Jeżeli nie umiemy tego ponazywać, to musimy się tego nauczyć, bo nie będziemy umieli nauczyć dziecka, tak? Jeżeli nie potrafimy, zwróćmy się do terapeuty, naprawdę. Albo do przyjaciela. Słuchaj, co myślisz? Jak? Myślisz, co się tu nie dzieje, że jest mi tak nie? Ja myślę, że ty to, tak? Czasami nasz przyjaciel potrafi bardziej nam pomóc, ponazywać to, co jest w nas, jakoś to uporządkować niż my sami. Jeżeli rodzice nam tego nie dali, z różnych powodów na przykład, nie było ich, prawda, zginęli, czy się rozwijali, czy po prostu byliśmy inaczej wychowywani. I jeszcze tak, jeszcze chciałam powiedzieć, że jeżeli chodzi o taką moją duchową przewodniczkę w medycynie, to Matka Teresa z Kalkuty ma najpiękniejsze sentencje o miłości, jakie znalazłam zebrane tak króciutko. Ona bardzo dużo mówi właśnie o tym, że właśnie dom rodzinny jest pierwszą szkołą miłości, najważniejszą szkołą miłości dla nas, dla człowieka. Dom rodzinny. Tak ma być. Jeżeli nie potrafimy zobaczyć nieszczęśliwego człowieka w domu rodzinnym, to my go nigdzie nie zobaczymy. Jeżeli wchodzimy do domu i nie interesuje nas, jak się czują pozostali członkowie rodziny, to my się niczym nie zainteresujemy na zewnątrz. Najpierw musimy pokochać tych wszystkich, którzy się jako mężczyzna, albo jako kobieta. Mamy mózg męski, mamy mózg żeński. Te mózgi się bardzo różnią, ale to będzie tematem kolejnego wykładu. Dziękuję Państwu serdecznie.